ruszyli. Oto strzał. Minuta 7:06. W różnych warunkach te wały są układane. Woda często wchodzi głębiej, często mniej, także nie ma równej linii brzegowej. Dlatego tam przy akcjach prawdziwych liczy się przede wszystkim dokładność, nie pośpiech. Sprawdzimy w punktacji z ubiegłego roku, jeżeli był mniejszy ten wynik od poprzedniego roku, będzie to rekord Polski. Ciężki piach. Kolega, niech powiem, układa dobrze. Nie, jest piasek mokry, ciężki, jak się za bardzo jej zawinie, to się robi po prostu szparki. A tego sędziowie nie lubią. Adrenalina, troszeczkę, ale będzie dobrze. Boimy się, że będzie jej wstyd wszystkim, nie? Dobrze będzie. Taki akurat fajny, nie? Mamy tu i tu. I ruszają. No panowie, teraz! Jest! Sędzia patrzy z uwagą, gdzie będzie mógł wepchnąć palec. Leży, nie wie co czuje. I jest czas, minuta 14:71. Zima! Świetnie wykonany wał przeciwpowodziowy. Tylko cztery dziurki drużyny! Przede wszystkim na bardzo uważnym, dokładnym rozmieszczeniu worków, żeby się nie przemieszczały po prostu woda, która ewentualnie może wpłynąć między te worki, bo po prostu to ułożenie worków byłoby bezcelowe. Więc technika bardzo się liczy. Nie tylko szybkość, ale bardzo uważne przystąpienie do układania systematycznego, regularnego układania worków. I też te panie, które w tej chwili startowały, zrobiły to doskonale.
jestem szczęśliwy i zachwycony, że mogłem być sędzią głównych tych mistrzostw Polski i zobaczyć tak profesjonalnie przygotowane załogi z ochotniczych straży pożarnych z poszczególnych regionów Polski. Wykazali się tutaj najwyższym profesjonalizmem. Sprzęt, którym dysponują dzisiaj w swoich jednostkach, pozwala na bezpieczne ratowanie życia ludzkiego. A ratownik wyszkolony i odpowiednio zabezpieczony jest gwarantem tego, że przyniesie pomoc osobom poszkodowanym. Pracowaliśmy na ten sukces dość długo i no niezmiernie się cieszymy. Wygraliśmy budowę wału przeciwpowodziowego, wygraliśmy wiosłowanie i trzecie miejsce mieliśmy w Torze Przeszkód. I to wystarczyło w sumie na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, w klasyfikacji powyżej 50 koni.